Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Zapraszamy na Parc des Princes. Miło nam Państwa powitać na zasłużonym Parc des Princes. To właśnie na tym obiekcie zagrają dziś piłkarze. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Dziś mamy dla Państwa starcie drużyn z francuskiej Ligue 1. PSG zmierzy się z Olimpikiem Marsylia. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Piłka wybita spod nóg rywala. I mamy podanie do Neymara. Dośrodkowuje na dalszy słupek. Ale jednak bramkarz bez problemu radzi sobie z tą centrą. Teraz już możemy oficjalnie i z czystym sumieniem powiedzieć, że dziś na murawie zobaczymy nowych mistrzów. Po ostatnim meczu, Jacku, to już pewne. Tak, mają to. Groźne dogranie, ale dobrze wyczute intencje. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. Popatrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole karne przeciwnika. Mają okazję, by zaraz prowadzić. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Widzimy raz jeszcze tę sytuację. Świetnie udało się tam wcisnąć ją przy słupku, ale też można mieć zastrzeżenia do interwencji na bramce, bo nie był to strzał nie do obrony. Ktoś tu chyba przysnął. Ależ teraz radość w strefie trenerskiej. Nic dziwnego, dopinają swego, muszą się cieszyć, że wreszcie prowadzą. Prowadzi zespół PSG. Rywalom będzie trudno to odrobić. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Zbyt czytelna ta centra. Partnerzy odcięci od piłki. Nicolo Barella, Gini Wijnaldum, Neymar, Mbappé, do Messiego. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! Raz jeszcze Paris Saint-Germain. Dwubramkowe prowadzenie daje im dużo komfortu. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. 2-0. Gramy dalej. Gini Wijnaldum. Może być zaraz groźnie. No nie, takimi interwencjami to piłki się nie odbierze. Czy trafi do siatki? Obiecujący, groźny atak, ale jeszcze lepsza interwencja. Przytomne zachowanie w obronie. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Wijnaldum. Gol!
piłka w siatce. 3 bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Hakimi. Piłka zagrywana górą w kierunku Mbappé. I oto z piłką Leo Messi. Podanie do Kyliana Mbappé. Rykoszet od rywala, co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Rzut rożny wykonał Neymar. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Mbappé, będzie groźnie. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Ależ to było rozegranie, no naprawdę, tiki-taka w iście katalońskim stylu. A Mbappé wpakował piłkę do siatki z najbliższej odległości. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Mamy już zatem 4-0. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko 1 minuta. Nicolò Barella. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na Parc des Princes po przerwie. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Gej. PSG traci piłkę. I mamy podanie do Neymara. Mbappé z piłką. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Piłkę pod nogami ma Idrissa Gueye. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Teraz strzał, gol! Niesamowite, fantastyczne, Leo Messi! Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł? Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych.
powiększają przewagę 5-0. Przypomnijmy, że niedługo będziemy świadkami bardzo ciekawego spotkania w Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się z Angers. Tak, faktycznie, na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Grają dziś naprawdę efektownie, praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie do... Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain! To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. Spójrzmy może jeszcze raz na tę niespieszną wymianę podań. Tu decydowały cierpliwość i precyzja. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. A więc pogrom 6-0. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Neymar. Podanie Neymara, łatwe do przejęcia, strata. A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Spodziewam się tutaj bardzo dobrego meczu. Jestem przekonany, że obie drużyny powalczą o wygraną. Z pewnością je na to stać. Alvaro. Mocne wejście, ale czyste. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Piłka poza boiskiem. Out. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Leo Messi. Hakimi. I oto z piłką Leo Messi. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Odbiera piłkę blisko bramki przeciwnika. Robi się naprawdę groźnie. To Messiego. Szuka sobie teraz miejsca do ataku. Ale strzał zablokowany. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Powinni trochę szybciej wracać pod bramkę. Strata. Przesadzili w tym kontrataku z optymizmem. Milik bardzo dobrze teraz odebrał. Podanie otrzymuje Arkadiusz Milik. Rywale przejmują piłkę. Simons. I oto z piłką Neymar. Piłka wraca do środka. Nie do wiary! Naprawdę nie mają litości! Znowu bramka! Podwyższają prowadzenie. Deklasacja! Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone wysokie zwycięstwo.
Patrzmy, Paryżanie podchodzą.